Witam na dzisiejszym vlogu. Ten vlog jest składany z, nie ukrywając, z całych wakacji, kiedy byłem we Włoszech. No to zaczynamy pierwszy dzień. Miłego oglądania. Resztę dni. Jesteśmy w Volterze. Piękne widoki, bardzo piękne. Uliczki w Volterze bardzo ciekawe i miasto jako Voltera jest bardzo pięknym miastem, jakby polecam i widzimy się w kolejnym dniu. Drugi dzień. Jesteśmy w Florencji. Piękny budyneczek jest, który się zwie, uwaga, czytam nazwę, Santa Cyrocyę. W skrócie Santa Croce, ale nie czyta się czy, tylko C. Nie ma K, jest C, ale czyta się C jako K, jak w angielskim norma. Ale to jest włoska nazwa, jakby ktoś się tutaj nie dopierdalał. Dobra, idziemy w głąb Florencji. Jest ciepło, z 33 stopnie, bardzo ciepło. Wchodzimy do muzeum z obrazami, bardzo piękne malowidła. Trzeci dzień i ostatni. Siena to piękne miasto. To co teraz widzicie, te całe parady, to jest... To są przygotowania na wyścigi konne, które się nazywają Pialino. Ogólnie to się odbywa dwa razy w roku, 2 lipca i 16 sierpnia. Jak ktoś nie był, polecam być o godzinie 19 na głównym placu w Sienie. To jest tradycja Sienanów? Nie wiem jak to nazwać. Tych Włochów. To jest wyścigi. Te wyścigi to jest wyścig karabinerów, karabinerów. I tam rywalizują dzielnice, 17 dzielnic rywalizują, ale w wyścigu mogą brać tylko 10 koni. I odnośnie tego to tradycji nich to jest chodzenie w ciepłych dniach, jak dzisiaj. Bardzo ciepło było, z około 30 stopni, no było z 28, nie? No nie było tak źle. Ale nie odbył się wyścig, bo ponieważ gdyż, no deszcz spadł, nie? No nie było jak, nie? Ale wracając. Ogólnie to jest taka impreza, która trwa 3 dni przed wyścigiem. Ogólnie to co wszystko będziecie widzieć na tym filmie, tam będzie ten... Tam nie ma po prostu niektórych, tam niektórzy, tam są dźwięki wycięte, ale mogę wam powiedzieć o dzielnicach. Uwaga! Aculia, Orzeł, druga dzielnica. Byrołko, Gąsienica, trzecia. Chociala, Ślimak. Civitasowa, Drago, Smok, to akurat wiadomo. Giryta, Żyrafa. Istrycken, Jeżoryjec, Lekomo, Jedynorożec, Lupa, Wilczyk, Nikochszon, Muszla, Oca Gęś, Onda Fala.
partnera, okej. Okay. Selva, las, tan rytacu, żółw, to touren, wąż i ostatnia dzielnica, wysienie to Val Diomontone, baran. I tyle mogę powiedzieć o Sienie. Siena to bardzo piękne miasto, polecam przyjechać zawsze. Włoskie miasta są zajebiste, polecam. Ogólnie ten. I w tym wyścigu, jak ktoś by nie wiedział, bierze udział 10 dzielnic wybranych i ogólnie na tych dzielnicach są wtedy parady. Na tym, co będziecie widzieć albo już widzieliście, bo nagrywam dźwięk osobno, jakby ktoś się nie domyślał. To taka informacja z góry. Co z tego, że to było mówione na początku? Dziękuję, że byliście na całym vlogu. Jak zostaliście do końca, napiszcie hashtag Italia. Przepnęło serduszko i polecam wam pojechać na Toskanię. Było w miarę dobrze, nie było tak ciepło jak w Polsce. 28-27 tak. Ale nie było czuć takiego gorąca jak u was w Polsce. Vlog był nagrywany, wiadomo, jak byłem na wakacjach, montaż jest 31 lipca, tak, brawo ja. Nie chciało mi się tego po prostu montować, bo musiałem, bo teraz muszę wam dogrywać wszystko, nie wiem, ja to musiałem wszystko nagrywać, dźwięki i tam jakieś tam ciekawostki. O Florencji i Worterze, no nie popisałem się, ale w Sienie nie tam powinienem dodać, że wyścig się toczy na placu
rynkowym. Tam widzicie, jak te konie z mieczami, nie? Ciały to tam akurat, tam, nie? Vlog trochę długi, bo wstępnie wyszedł jakieś 8 coś, ale finałowo chyba z 10 minut wyjdzie. No to chyba tyle mogę wam powiedzieć. No. Zasubskrybujcie kanał, polecam, żeby was żadne vlogi, ani filmy, ani serie z gier, live'y i tam inne rzeczy was nie ominęły. I może będą jakieś shortsy. Kto wie, może. Na pewno na shorts poleci, jak biegli koniami, tylko tam będzie dźwięk już, bo tam mam ten plik dźwiękowy, tylko jest, został usunięty z powodów, bo chciałem. Na TikToka też padajcie, wszystko macie w opisie, polecam wejść w opis i poczytać. Cześć!